Cześć, dzień dobry, wracam po krótkiej przerwie. Jestem, żyję, mam się dobrze. Mam nadzieję, że Wy również macie się dobrze i że ten odcinek przyjmiecie gorąco, ciepło i będziecie żywo komentować i dyskutować. Nie bez kozery zresztą dałam temu odcinkowi tytuł. Kontrowersyjne błędy językowe. Mam nadzieję, że taki tytuł właśnie zostanie. Ujrzy światło dzienne i wy właśnie taki tytuł tego odcinka widzicie, bo szczerze mówiąc, jeszcze nie jestem pewna, ale jeżeli tak, to kontrowersyjne błędy językowe to właśnie temat odcinka, który wymyśliłam. Dlaczego kontrowersyjne? Hmm, ponieważ temat błędów językowych jest moim zdaniem jednak kontrowersyjny. O tym na pewno będę mówić w tej części odcinka. Tak, właśnie tak, dwie części odcinka powstaną. No, właśnie, o tym jeszcze nie powiedziałam, a to jest dosyć istotne. Będą dwa odcinki poświęcone błędom językowym. To jest pierwszy z nich, i pierwszy z nich to będzie taka informacja dla Was, która moim zdaniem jest istotna, żeby też. Trochę wsadzić kij w mrowisko. Będę mówić o tym, dlaczego moim zdaniem język jest ważny, dlaczego warto wyeliminować się pewne błędy językowe, jakie to w ogóle ma znaczenie w kontekście pracy głosem, dbania o głos i na przykład będę mówić o tym, że niektóre z tych błędów mają związek z wymową, czyli gdzieś tam z tym naszym głosem i dbaniem o głos są jednak powiązane o tych wszystkich powiązaniach i zależności. Zależnościach też powiem dzisiaj. I dlatego postanowiłam podzielić ten temat na dwa odcinki, bo wydaje mi się, że za długi byłby ten odcinek, jednak sama lista błędów, czyli to, czego możecie oczekiwać w drugim odcinku, lista błędów, najczęściej popełnianych błędów językowych, których warto unikać. Nie musicie ich unikać, ale warto unikać. I o tym, że nie musicie, też będę mówić dzisiaj w tym odcinku, a ta lista, jeżeli chcecie unikać takich. Podstawowych błędów językowych będzie w drugim odcinku, który jeszcze nie zadecydowałam, kiedy się pojawi. Być może pojawi się jeszcze w sierpniu. A być może pojawi się we wrześniu, czyli wtedy, kiedy to powinien się pojawić wrześniowy odcinek, czyli pod koniec miesiąca. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, już wyjaśniam, w lipcu nie pojawił się odcinek. Obiecałam Wam, że pojawi się coś w zamian, dlatego być może w sierpniu pojawią się dwa odcinki, a jeżeli nie, to obiecuję, że na pewno coś wymyślę, żeby Wam te Moją nieobecność zrekompensować, dlatego że lipiec i. Sierpień. Nieco inaczej zaplanowałam, nieco inaczej niż poprzednie miesiące i niż poprzedni rok, bo przez cały poprzedni rok byłam z wami, mieliśmy konsultacje, mieliśmy zajęcia. Wszystko to, co prawda, ze względu na okoliczności, odbywało się online, ale jednak przez cały czas byłam z wami, poza dwoma tygodniami, bodajże mojego Urlopu, a w tym roku te dwa miesiące poświęciłam sobie na reset i też na inne aktywności oraz na dopinanie pewnych tematów i projektów, również związanych z moją działalnością, które po prostu musiałam dopiąć, zapiąć, żeby od września móc rozpocząć intensywną pracę z Wami i właśnie między innymi tworzenie dla Was kolejnych treści na Mega Głosa, ponieważ zapraszam Was przy okazji na stronę www.megagłos.com tam są informacje o tym, czym się zajmuję i jak mogę Wam pomóc. Na Facebooka i na Instagrama również Was gorąco zapraszam, a jeżeli macie ochotę posłuchać wszystkich odcinków, to one są na stronie wszystkich odcinków z zeszłego roku oraz są na YouTubie również i tam na bieżąco oczywiście się pojawiają. Są również na Facebooku, Facebooku, gdzie chcecie, jak chcecie i w jakikolwiek sposób chcecie się do mnie odzywać, to możecie to zrobić za pomocą właśnie tych wspomnianych social mediów. Dobrze. Myślę, że ten wstęp dla osób, które są z nami pierwszy raz, już mamy za sobą. Przypomnienie dla tych, którzy słuchają mnie od pierwszego odcinka, też, a być może są nawet osoby wśród Was, które słuchały mnie. Jeszcze kiedyś, kiedyś dawno temu, jak zaczynałam tworzyć podcasty, i słuchajcie, właśnie od tego tematu myślę, że sobie zaczniemy. Czyli skąd w ogóle pomysł na temat błędów językowych? Powody są dwa. Pierwszy to sięgnięcie do korzeni i pomysłu na podcast sięgnięcie do korzeni pomysłu. to było chyba bez sensu zdanie. W każdym razie. Sięgamy do korzeni, dlatego że pierwszy odcinek mojego podcastu, który chyba w 2016 roku się ukazał, ale nie jestem pewna. W każdym razie dawno temu, dawno i nieprawda, można powiedzieć, szczególnie jak się posłucha tych starych odcinków, nie róbcie tego, a jeżeli to zrobicie, to też macie taką lekcję dla siebie, jak dużo można jednak wykorzystać potencjału swojego głosu, jeżeli się ćwiczy i nad nim pracuje. No właśnie. I ja pracowałam i ja też wykorzystywałam i wykorzystuję ten potencjał. Wam również was również też was, aha was również do tego zachęcam. O czym też wspominam w innych odcinkach podcastu Zadbaj o swój mega głos i w ogóle w większości odcinków tego podcastu zachęcam was do tego, żebyście dbali o swoje mega głosy. Pierwszy odcinek podcastu, chyba pierwsze trzy odcinki podcastu, w ogóle tych, tego pierwszego podcastu, który nazywał się Mega Głos, właśnie dotyczył, dotyczyły błędów językowych. Dlatego, że ten podcast, mimo tego, że nazywał się Mega Głos, to wynikał ze zainteresowań e, moich zainteresowań językowych i chciałam tą wiedzą się podzielić, i chciałam też postanowiłam mówić o błędach później ta, ta tematyka się zmieniała, a do tematu błędów dzisiaj sięgamy i też przypominamy sobie, je, sobie tę listę błędów, którą uzupełniłam, ale o dziwo od tych kilku lat niestety. Albo stety, nie, raczej, raczej niestety ta lista błędów wciąż się nie zmienia. I wciąż te najczęściej popełniane błędy językowe wtedy są najczęściej popełnianymi błędami językowymi obecnie. Dobrze. Dzisiaj będę mówić o tym, dlaczego moim zdaniem język jest ważny, dlaczego warto wyelimin wyeliminować pewne błędy językowe i jakie ma to znaczenie w kontekście pracy głosem i dbania o nasz mega. Głos, bo myślę, że to też może Was zainteresować. Ale przede wszystkim chciałabym też zaznaczyć, że jeżeli chcecie coś zmieniać, na przykład chcecie poprawić swój język polski i chcecie wyeliminować te błędy, takie, które bardzo mocno rzucają się w uszy, <śm> no właśnie, to przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że każdą zmianę należy zacząć od siebie. Jeżeli chcecie coś zmieniać, to zacznijcie te zmiany od siebie, wdrażajcie je u siebie i właśnie ja tak zrobiłam. Dlatego mam czelność powiedzieć, że, że warto te zmiany zaczynać od siebie. To się tyczy zarówno głosu, jak i błędów językowych, ale błędy językowe powiedzmy, że są takie bardziej kontrowersyjne, dlatego że wytykamy je. Czasem. Niektórzy wytykają, a niektórzy nie. To zależy. O tym też jeszcze powiem. Um, więc co mam na myśli, mówiąc, że zaczęłam od siebie? No właśnie, tutaj um, po pierwsze, gdybyście zobaczyli moje zeszyty ze szkolnych lat, to pewnie. Tak jak mnie szczęka by wam opadła, złapalibyście się za głowę, albo po prostu uciekli w popłochu, i na pewno mocno byście się śmiali, jeżeli z ortografią jesteście za pan brat. Do dzisiaj, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy miałam. Mam dysleksję. Czy to było czyste lenistwo? Nigdy nie robiłam testów, nie sprawdzałam tego. A ortografii, słuchajcie, nauczyłam się pisząc na komputerze. Mm -hmm, naprawdę. Błędy w wymowie też robiłam, ale najpierw powiedzmy sobie o tych, o tych ortograficznych. Byłam, mm, byłam dzieckiem, które robiło ich bardzo dużo. Mój zeszyt był po prostu przepełniony tymi błędami. Pamiętam, że w. W szkole podstawowej dostawałam po prostu pały z ortografii i z dyktant, ale też warto zaznaczyć, że miałam dosyć mocno wymagającego nauczyciela od języka polskiego, później to się to nie zmieniło. Tylko płeć nauczyciela się zmieniła, bo była kobietą. Znaczy nie ten sam nauczyciel, tylko ta nowa nauczycielka była kobietą, również była wymagająca, to chciałam powiedzieć. Pisząc na komputerze, sporo pisząc na komputerze, bo pisałam i swoją książkę, i swoje pamiętniki, jakieś wiersze, teksty piosenek i tego typu rzeczy. I komputer poprawiał mi te błędy. Ja na to patrzyłam, jak on je poprawiał, podkreślał właściwie, ja potem zmieniałam na odpowiednią formę, wiecie, jak to działa w Wordzie. I dzięki temu nauczyłam się, jak pisać poprawnie. Prosta zasada, no tak się po prostu, tak się wydarzyło. Nie uczyłam się za bardzo zasad ortografii. Być może właśnie dlatego popełniałam sporo tych błędów. Nie mówię, że nie, jeżeli chodzi o wymowę, też robiłam ich trochę. Na przykład moja babcia mówiła Hiba. Cud, że nie mówię Hiba, ale no powiedzmy, że większość mojego środowiska nie mówiła Hiba, więc mój, moje ucho zarejestrowało, że jednak mówi się chyba, a nie Hiba. Ale pewne błędy, których, na które nigdy nikt nie zwracał mi uwagi, popełniałam. Między innymi dlatego, że popełniali je wszyscy na oko. No właśnie i to jest odpowiedź na to pytanie skąd te błędy się biorą w naszym języku, a jeżeli chcemy je zmienić, to oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że je popełniamy. Mnie akurat zwracał uwagę na to mój nauczyciel dykcji, być może już też wspominałam w którymś z odcinków podcastu o Tomaszu Marzeckim, który był moim Niewątpliwym autorytetem, jeżeli chodzi o sposób mówienia, o dbanie o głos, to chyba nie do końca, bo palił papierosy, ale na pewno posługiwanie się tym głosem to był poziom, wciąż jest poziom master, i takiego głosu może mieć nie będę, ale myślę, że przez te lata wykonałam ogromną pracę, z której byłby dumny. Jeżeli chodzi o dykcję oraz dbanie o oddech, o głos i o język, również. I właśnie ten język też był tematem naszych lekcji, bardzo często w wielu kwestiach mnie poprawiał, i dzięki temu też zaczęłam zwracać uwagę na pewne rodzaje błędów, na pewne błędy językowe, które popełniałam. I opowiedziałam wam tę historię po to, żeby też uświadomić wam, że no, nie rodzimy się alfami i omegami, i ja wciąż nie jestem alfą i omegą, jeżeli chodzi o popełnianie błędów językowych. Chociaż mogłoby się zdawać, że jako wykształcona, no bo dziennikarka po studiach, tych błędów nie, nie powinnam popełniać, a jednak popełniamy je wszyscy, tak samo jak błędy życiowe, tak samo i błędy ortograficzne oraz błędy językowe. Nie jestem mistrzem mowy polskiej, słowa ani pisanego, ani mówionego, ale powiedzmy, że mam pewną świadomość, Niektórych przynajmniej błędów, a jeżeli chcę, to tę świadomość zwiększam. I właśnie o to chodzi. Być może Wy również chcecie tę świadomość zwiększać, być może powody, dlaczego uważam, że język jest ważny, to są powody, dla których również Wy dbacie o swój język bądź Właśnie podjęliście taką decyzję, że chcecie o niego zadbać i jesteście ciekawi kolejnego odcinka, w którym przypominam, to jeszcze nie koniec tego, nie, 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 ale przypominam, że kolejny odcinek będzie też o błędach językowych i tam będzie cała lista najczęściej popełnianych błędów. Językowych, no i myślę, że ta lista przyda Wam się, jeżeli właśnie stwierdziliście, że. No, Wy też chcecie wiedzieć, jakie błędy popełniacie, a może chcecie się dowiedzieć, których błędów nie popełniacie. No bo niewykluczone, że żadnego z tych błędów, które wymienię w następnym odcinku, nie popełniacie. Dobrze, więc po co właściwie ten odcinek? Dlaczego uważam, że język jest ważny i jak się to ma w kontekście pracy głosem? Są dwa ważne powody, ważne dla mnie i są też inne powody, o których również powiem, o których mówię już od początku tego odcinka i o których jeszcze powiem. Moim zdaniem język nas tworzy. Jeżeli. Dbamy o siebie, jeżeli dbamy o włosy, dbamy o ciało, dbamy o umysł, dbamy o mózg, czy w ogóle dbamy o siebie w jakimkolwiek innym kontekście, zwracamy uwagę na to, co jemy, i tak i tak dalej, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie zadbać o nasz głos. Oraz o nasz język. Nie chodzi mi o popadanie w skrajności. Nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy wszyscy byli mistrzami mowy polskiej. Też, jak wspomniałam, siebie za takiego mistrza nie uważam. I też zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli prowadzimy kanał na YouTubie, czy prowadzimy jakiś podcast, komunikujemy się z odbiorcami w jakikolwiek inny sposób przez social media, no to chcemy, aby ta komunikacja była naturalna. No to jest oczywiste, Wiadomo, że posługujemy się wtedy mową potoczną, tak jak ja się teraz po posługuję mową potoczną, ale jednocześnie nie wyklucza to poprawności językowej i dbania o to, żeby nie powielać błędów językowych. Może być to dla ciebie ważne, może to nie być dla ciebie ważne, możesz oczywiście wyłączyć ten, ten odcinek, ale może zainteresuje cię ten temat, dlatego będę go kontynuować. Nie należę do osób, które rzucą się na ciebie, bo zrobiłeś czy zrobiłaś błąd, chociaż niektórzy pewnie tak myślą. Kiedyś może rzucałam się bardziej, teraz jest mi to wszystko jedno, jak mówisz, <grym> jakkolwiek to brzmi, nie brzmi to dobrze chyba. Dla osoby, która pracuje z ludźmi dbając o ich mega głosy, no nie o to mi chodzi, że jest mi to obojętne, bo oczywiście, jeżeli tobie zależy na tym, żeby zadbać o swój mega głos, to mnie również na tym zależy i jak najbardziej Ci w tym pomogę. Ale chciałam powiedzieć przez to, że no nie będę się rzucać, nie wytykam ludziom błędów, o ile mnie o to nie poproszą. Jeżeli mają takie życzenie, a znalazło się. Kilkanaście osób w moim życiu, które poprosiło mnie o to, żeby właśnie korygować jakieś drobne błędy, wady wymowy. Um... Czy też, żeby skonsultować się w pewnych kwestiach językowych, no to ja chętnie to robię i oczywiście jak najbardziej tym osobom pomagam i zwracam uwagę wtedy, ale nie robię tego, ponieważ i tu chyba warto jest w tym momencie zaznaczyć coś, co gdzieś tam w notatkach sobie zapisałam na później, ale to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć i odpowiedzieć Wam na pytanie, czy błędy językowe należy wytykać? Otóż nie. Błędów językowych nie powinno się nikomu wytykać, to jest niekulturalne. Ja się kiedyś przyznaję, przyznaję nie, nie kiedyś przyznaję, tylko teraz się przyznaję do błędów, że kiedyś błędu, że kiedyś się potrafiłam wytknąć. Czasem robię to w ramach, jakby to nazwać, Takiego drobnego pstryczka w nos, ale robię to tylko w momencie, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić i że odbiorca tego mojego pstryczka zrozumie tę drobną uszczypliwość i nie będzie to odebrane jako brak dobrego wychowania, czy też hamstwo. Bo jak buszujecie w internetach, to na pewno wiecie, że często błędy są wytykane w taki bardzo nieładny sposób, niepotrzebny sposób. Moim zdaniem w ogóle jakby zwracanie uwagi w taki bardzo radykalny sposób w internecie nie jest w ogóle fajne i nie jest potrzebne. I o wiele bardziej wolę styl uświadamiania, Delikatnego uświadamiania yy, niż wytykanie. O, tak, i tu postawię kropkę. Myślę, że wyjaśniłam to. Najprościej i najdokładniej jak się tylko dało, i już teraz wiesz, że nie chodzi mi o wytykanie błędów, tylko po prostu o uświadomienie pewnych błędów, które ty, mam nadzieję, chcesz skorygować i chcesz poprawić, bo jeżeli możemy zrobić coś lepiej, to chyba warto. Tym bardziej, jeżeli tobie na tym zależy, to, to bardzo, bardzo dobrze i bardzo fajnie. Dlatego właśnie ten odcinek podcastu powstał, ponieważ wiele z Was tworzy treści dla innych. A moim zdaniem, tym bardziej warto zadbać o język, jeżeli bierzesz na siebie odpowiedzialność uczenia innych i przekazujesz im wiedzę. I znowu, nie chodzi mi o hiperpoprawność, ale o podstawy. Podstawy mówienia, poprawnego mówienia, i chodzi o to, żeby nie przekazywać złych wzorców i nie przekazywać złych schematów. Jak na przykład podstawy, co mam na myśli mówiąc o podstawach, na przykład odróżnianie formy osobom od osobą. Błędy takie jak mówią, albo wziąć, czy coś się stanie, jeżeli będziemy te błędy popełniać, czy coś się stanie, jeżeli nie będziemy posługiwać się normami językowymi? Nie, oczywiście, że się nic nie stanie. Poza tym, że inni będą od nas te błędy czerpać, będą je powielać i będzie się to szerzyć dalej niczym wirus. O Jezu. No wirus to dosyć kontrowersyjne słowo. Już same błędy są kontrowersyjne, a do tego jeszcze wszystkiego wirus. Nie chodzi więc o hiperpoprawność, ale o podstawy, o ładny język, bo być może spotkacie kogoś albo będziecie mieli słuchacza, słuchaczkę, która nie zauważy, który nie zauważy tych błędów, ale możecie się też znaleźć w sytuacji, na przykład rozmowy o pracę, czy też spotkania z ważnym klientem i tym podobne, i ktoś na te błędy może zwrócić uwagę, więc jeżeli możemy ich nie popełniać, to no nie róbmy tego. Ważne spotkanie, rozmowa o pracę i tak dalej, takie sytuacje mogą się zdarzyć w waszym życiu. Może się też zdarzyć tak oczywiście, że wasz słuchacz, wasza słuchaczka wyłączy treści, które tworzycie tylko dlatego, że popełniacie jakieś głupie błędy. No powiedzmy, że rzadko się to zdarza. Komputer mi się włączył. No tak, czasem tak bywa. Nie wiem, troszkę musiałam powalczyć z tym komputerem, zanim go wyłączyłam. Nie wiem, czemu nie chciał się zahibernować. Być może. Chciało zwrócić swoją uwagę na siebie, ale wracamy do tematu: tematu błędów językowych, hiperpoprawności. I o czym mówiłam? A o pracy, o spotkaniu i o tym, że być może zdarzy się tak, że ktoś wyłączy podcast czy wyłączy wasz film tylko dlatego, że nie podoba mu się to, jak mówicie. I to się zdarza. Nie wiem, czy często, w moim środowisku często, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często często, 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 często. Nie nie zwrac, inaczej. Zwracamy uwagę na treść, a nie na to jak ktoś mówi. I zgadzam się i możemy to robić. Niektórzy mają bardziej wrażliwe ucho, inni troszkę mniej, to wszystko zależy. Sama chociaż mam wrażliwe ucho, czasem słucham treści. W których pojawiają się błędy językowe, co więcej, pojawiają się naleciałości regionalne, pojawiają się, nazwijmy to, błędy w wymowie, też wynikające z pochodzenia z pewnej części Polski i jakoś żyję i słucham tych podcastów, dlatego że uważam je za interesujące i wartościowe. Więc to też nie jest tak, że od razu ktoś wyłączy. Myślę, że treść zawsze obroni. Zresztą nie już o tym mówiłam, że to nie jest tak, że jeżeli dbacie o głos i będziecie mieć mega głos, to wszystko, co stworzycie od razu będzie chętniej słuchane, chociaż akurat chętniej słuchane pewnie będzie. Na pewno chętniej słuchamy osób, którzy fajnie się wypowiadają, ładnie się wypowiadają, nie popełniają błędów i mówią mega głosem niż takich, które tych wszystkich... Czynników nie, czy tych wszystkich parametrów nie spełniają. I właśnie dlatego chciałam powiedzieć o głosie i o języku w biznesie. Zadałam takie pytanie, czy błędy językowe albo sposób, w jaki mówimy, będzie miał wpływ na przebieg tego spotkania z ważnym klientem, czy też rozmowy o pracę. I no cóż, odpowiedź brzmi to pewnie zależy od stanowiska oraz od osób, z którymi się spotykają, spotykamy rekruterów i tak dalej. I dlatego chciałam powiedzieć o tym biznesie i o tych spotkaniach służbowych, o pracy, ale można to też odnieść do wielu innych naszych działalności, na przykład w internecie, vlogi, relacje, szkolenia, prezentacje, podcasty, medytacja, afirmacje i inne akcje, jakie tylko sobie tam tworzycie, co tam chcecie i co macie światu do zaprezentowania, ale wymaga od nas mówienia. I są tacy, którym błędy nie przeszkadzają, tak jak wspomniałam, ale są też tacy, którzy uważają, że treść prezentacji, relacji tych wszystkich wyżej wymienionych to nie wszystko że nie tylko treść, ale również forma podania. Czasem nawet najlepsza merytoryka sama się nie obroni, ale tak jak mówiłam, sama doświadczam sytuacji, w których się broni, więc to nie jest jakaś reguła, ale po raz kolejny stwierdzam, że jeżeli możemy zrobić coś lepiej, to zróbmy to. Tym bardziej, że na przykład, jeżeli chcemy polepszyć jakość naszego wideo, to musimy zainwestować i kupić kamerę. A jeżeli chodzi o poprawę błędów językowych, wystarczy przesłuchać kolejny odcinek podcastu i macie to. Podsumowując, lepiej, żeby nasz przekaz, jakikolwiek by on nie był, był podany tak, żeby odbiorcy chcieli tego słuchać. I są to zarówno kwestie dykcji, wyrazistości przekazu, tempa, czy też brzmienia głosu oraz poprawności językowej. Sami wiecie, że są grupy klientów, które wymagają najwyższej jakości i w tej najwyższej jakości, i do tej najwyższej jakości również zaliczają się błędy językowe, a właściwie to ich niepopełnianie. Pracownik popełniający błędy językowe, taki, który mówi niechlujnie, może nie zdobyć zaufania, na przykład wykształconego klienta, który zwraca uwagę na język, bo jeżeli przedstawiciel nie potrafi odpowiednio włączać, to może się okazać, że na przykład niezbyt dobrze zaprezentuje nasz sprzęt. To taki płytki tor skojarzeń, ale jednak możliwy. Yy, możecie sobie dopowiedzieć też jakieś inne skojarzenia, które przyjdą do głowy osobie słuchającej prezentacji, w której pojawiają się błędy językowe oraz niechlujne mówienie. Obiecuję, że już zmierzam do brzegu, już kończymy ten temat, kończymy ten wywód. Myślę, że mówię o na tyle ważnych rzeczach, jeżeli jesteście zainteresowani błędami językowymi oraz mega głosami, a co za tym idzie, jak już tłumaczyłam nasz mega głos, to poza tym, że nasz głos, nasz aparat mowy, to również język, jakim się posługujemy, więc fajnie, jeżeli nie będziemy tych błędów też powielać o tym wszystkim. Już mówiłam, więc teraz, w ramach podsumowania, powiem tylko, że jeżeli nie chcesz popełniać podstawowych błędów, to wystarczy, że zapozna zapoznasz się z moją listą i kolejnym odcinkiem, który już wkrótce, bo być może nigdy nie zastanowiłaś się lub nie zastanowiłeś się, że sprzedajesz ludziom tego wirusa. Ja wiem, wiem. Już mówiłam o wirusie, mówiłam też o tym, że to niebezpieczny temat w dzisiejszych czasach. Ale moim zdaniem to jest taki właśnie wirus. Świetnym przykładem na tego wirusa jest tylko i wyłącznie, które, jak już wspomniałam niedawno, albo nie wspomniałam dzisiaj, ale na pewno kiedyś wspomniałam, było niedawno jeszcze pleonazmem, czyli masłem maślanym. Ale tak się upowszechniło, że teraz mało. Kogo razi, bo wszyscy tej formy używają i mało kto wie, że jest niepoprawna. No właśnie. Język się zmienia to też myślę dobre podsumowanie tego tematu i tego odcinka, bo jest to częsty argument, który pada, gdy ktoś chce odbić piłeczkę i wytknięty błąd. Jak już mówiłam, wytykanie błędów nie jest dobrą metodą na to, żeby ktoś ich nie popełniał, chyba że nas o to poprosi. Więc co z tym językiem? A język ewoluuje tak sama, zresztą z zaciekawieniem te zmiany obserwuje. Ja to wiem, to nie jest żaden argument, bo to, że język się zmienia, ok. Pewne formy po prostu przyjmujemy za poprawne po jakimś czasie, ale o tym decyduje Rada Języka Polskiego, a też po pewnym czasie można powiedzieć, że my decydujemy, a Rada Języka polskiego to po prostu przyklepuje. Więc tak, zgadzam się. Język się Zmienia. Język ewoluuje, i tak jak wspomniałam, też z zaciekawieniem sama te zmiany obserwuję. Jest to oczywiście narzędzie komunikacji, i jasne jest, że dostosowujemy je do sytuacji. Tak jak właśnie to tylko i wyłącznie, które być może było czy powstało z potrzeby wzmocnienia komunikatu, powiedzenia, że coś jest na wyłączność albo że jest tylko. Tak jak mówię, więc oczywiście argument, że język się zmienia i ewoluuje, to jest sensowny argument, ale są granice. I ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze granice. Kogo słuchacie, jeżeli chodzi o błędy językowe? Czy sprawdzacie słowniki języka polskiego? Czy może sprawdzacie zasady na stronie Rady Języka Polskiego? A może na przykład interesuje Was to, co w temacie języka ma do powiedzenia? mają do powiedzenia takie osobistości jak profesor Jan Miodek czy też profesor Bralczyk. Bardzo jestem ciekawa tych waszych granic, jestem też ciekawa na ile zwracacie uwagę na błędy językowe i przede wszystkim jestem ciekawa, które błędy popełniacie, ale to akurat będziemy mogli skonfrontować sobie w kolejnym odcinku podcastu Zadbaj o swój mega głos. Jednak już teraz bardzo, bardzo ciekawi mnie ten Temat właśnie granic, tego co waszym zdaniem wolno w języku, jakich zasad się trzymacie, jakich reguł się trzymacie, czy w ogóle zwracacie uwagę na to, czy zwracacie może uwagę komuś, a może ktoś z Was miał takie doświadczenia, że na przykład odmówił, odmówił, wyłączył jakiś film, czy wyłączył jakiś podcast ze względu na to, jak ktoś mówił. Być może to był mój podcast. Jeżeli teraz tego słuchasz, a jeszcze nie wyłączyłaś albo nie wyłączyłaś, no to cudownie. To znaczy, że dotrwaliśmy razem do końca i że nie jest to wcale tak źle albo po prostu nie przeszkadza i to akurat w jakiś sposób. Ja mówię. Napisz o tym w komentarzu pod filmem napisz o swoich granicach napisz w komentarzu pod filmem na YouTubie albo na Facebooku napisz pod postem na Instagramie czy ten odcinek był dla ciebie przydatny i czy czekasz na Listę moich najczęściej popełnianych błędów językowych. Jeżeli słuchasz tego podcastu na przykład na Spotify'u, albo na Google Podcast, albo na innej platformie do słuchania podcastu, to możesz oczywiście y, dać je znać w wiadomości albo w relacji na Instagramie lub na Facebooku. A jeżeli zależy Ci na tym, aby nie popełniać podstawowych i rażących błędów językowych, to może zainteresuje Cię kolejny odcinek podcastu Zadbaj o swój mega głos. I już teraz gorąco zachęcam Cię do wysłuchania tegoż właśnie odcinka. Kiedy on będzie, na pewno Dam znać na Facebooku i na Instagramie, więc warto mnie obserwować, warto śledzić moje poczynania i też od września ruszamy pełną parą, wracamy do dbania o nasze mega głosy na 100%. Więc jeżeli chcesz zadbać o swój mega głos, chcesz posługiwać się, Zdrowym, ładnym, fajnie brzmiącym głosem, to zapraszam Cię do wspólnej przygody i na tę naszą wspólną ścieżkę, którą sobie idziemy już jakiś czas. Kolejne osoby dochodzą. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszam. Wspólna podróż przez mega głosy jest bardzo przyjemna. Zresztą zapytajcie tych, którzy już w tej podróży biorą udział. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze wiadomości, na propozycje błędów oraz na propozycje tematów na kolejne odcinki podcastu Zadbaj o swój mega głos. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.